Druk numer 409, projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 319, paragraf 1. Anuluje się wniosek o prezydenta miasta Krakowa dotyczący przesunięcia części środków w wysokości 58 800 zł w ramach zadań powierzonych w zakresie utworzenia, modernizacji, utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą ogródków jordanowskich osiedlowych placów zabaw na 2013 rok. Przyznany Radzie Dzielniczej Broni Czerwonej. Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 2204 łamane przez 2012 z dnia 11 września 2012 roku. Zapisanych w budżecie miasta w puli środków inwestycji do puli środków bieżących. Paragraf drugi. Wszystkie środki w wysokości 161 410 zł Rada Dzielniczej Broni Czerwonej przeznacza na modernizację ogródków jordanowskich na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. To dał nam sobie paragraf inwestycyjny, czy to już było jasne, że chcemy to wrzucić właśnie tak, na takie cele. Paragraf drugi, trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Anuluje się wniosek, że w puli środków tak. Ale cały jest wniosek. Chyba przenosi do puli środków. Co to jest? Nie. To anuluje się wniosek do prezydenta dotyczący przesunięcia. Czyli ten wniosek tak brzmiał. Ten wniosek tak brzmiał. Anulujemy ten wniosek i przez wysokość 58 800 i przeznaczamy całe środki w wysokości. Nie. Anulujemy ten wniosek z uchwały 319. Bo uchwała 319 brzmiała tak, że wnioskujecie do prezydenta miasta Krakowa. Anulujemy uchwałę, czyli ten wniosek do prezydenta. I tutaj jeszcze chciałbym Państwu wyjaśnić, Państwo drodzy, bo były też pytania, czy moglibyśmy na przykład dołożyć z tych pieniędzy na ogródki, na projekty czy na urządzenia, nie? Dla ogródków nie będących we władaniu jakby dzielnic trzeciej, tylko na przykład własność do tego ogródka dysponuje spółdzielnia, podmiot prywatny jakiś. I uzyskałem taką opinię, że po prostu teraz gmina się całkowicie z tego wycofuje, nie będzie możliwości właśnie wnioskowania takiego współfinansowania, czy w ogóle przekazywania jakichś środków na takie urządzenia. No niestety tak to wygląda. Otwieram dyskusję. Dziękuję bardzo. Nie ma chęci. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał. Nie ma, dziękuję. Uchwała została podjęta.